czas jak nasze lata policzone. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Daleko rajdy na człowieka się zamykam. Napiły bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć z siebie samego trzeba raz. Staszek Sojka. Nie wypada mówić po tak pięknym śpiewaniu. Jakiś wspaniały ksiądz, o którym mówiła Kora, który jest współorganizatorem tego koncertu. Tak, to jest ksiądz Arkadiusz, którego ja po prostu uwielbiam. Jest to człowiek anioł. Pan Bóg zsyła anioły na ziemię teraz, w tych naszych strasznych czasach. I właśnie ksiądz Arkadiusz jest takim aniołem. Ja jestem niepatetyczną osobą i nie zakochana jestem w klerze, otwarcie to mówię. Natomiast księdzu Arkadiuszu tak. Jest to po prostu cudowna postać, która po prostu zmusza człowieka nie tyle do myślenia, ile do działania, do bycia, myślenia i współczucia, myślenia o rzeczach, o których byśmy, o ludziach, o sprawach, problemach, o których czasami się myśli, od tak się myśli po prostu, bo fajnie jest myśleć. Jesteśmy w końcu myślącymi ludźmi i dobrze jest myśleć. A tymczasem my myślimy już inaczej. Właśnie ja w każdym razie dzięki Arkadiuszowi myślę inaczej i wiele z tych spraw, o których w tej chwili mówimy, dla których ten koncert jest, po prostu stało mi się tak na tyle bliskimi, że no nie wiem, co to ze mną będzie. Czyli właściwie Kora powiedziała o tym, co jest zawarte w twojej piosence. Życie nie po to jest wybrać, ale żeby coś żeby siebie dać. Tak. Czyli żeby przezwyciężyć tę pasywność i być aktywnym. A na brak aktywności to wy chyba ostatnio nie narzekacie. Wczoraj próba skończyła się o 12 w nocy. Jak wyglądają przygotowania teraz? No prosto stąd, jedziemy na próbę generalną. Już taką generalną, czyli przelatujemy od początku do końca bez zatrzymywania. O trzeciej ją kończymy, chwila przerwy, przebieramy się i godzina zero. Podobno bilety są już sprzedane, także nie musicie się bać o kasę, bo idea jest rzeczywiście wspaniała. Może powinniśmy jednak powiedzieć nie tylko o księdzu, ale również o innych wspaniałych ludziach, którzy są współorganizatorami tego koncertu. Nie myślę tutaj o artystach, ale o ludziach, którzy włączyli swój akces. Tak, rzeczywiście jest kilkanaście w tej chwili osób, które jakby wsparły nas swoją obecnością w takim honorowym komitecie organizacyjnym koncertu Tolerancja. Jest między innymi właśnie ksiądz profesor Tischner, jest pani Łętowska. Pani Krystyna Sienkiewicz, którą gościliśmy we wtorek. Aleksander Małachowski. Jacek Kuroń.
No, nazwisk jest rzeczywiście, wymieniać. Są to wspaniałe nazwiska, nie chcielibyśmy kogoś pominąć. Są to osoby, które w sposób honorowy jak gdyby wspierają ideę i jakby również dają taką gwarancję, że na koncercie się nie skończy. To znaczy, to są osoby, które wyczulone są na, w jakiś szczególny sposób na problemy, o których mówimy i myślę, że tak jak zakładamy, ten koncert będzie właściwie początkiem. To będzie taki zaczyn dalszej działalności. Będzie zaczyn, impuls do tego, żeby jednak no, pracować nad sobą. Wszyscy, każdy z osobna musimy nad sobą pracować i tak powiem, oczyszczać się z brudów, które ciągle w nas. A oczyszczać można narastają. Się tylko w sposób aktywny, zgadzam się z tym. Ale na koniec strasznie mnie ciekawi, przepraszam, ten taki moment, kiedy wejdzie na scenę orkiestra i pojawi się Krzysztof Penderecki. Orkiestry nie będzie. Krzysztof Penderecki dyryguje chórem Filharmonii Narodowej. Ja właśnie też takie pytanie, bo właśnie takie jest piękne powiedzenie, że muzyka jest jedna, że jest tylko dobra, podział na dobrą i złą, ale połączenie muzyki Pendereckiego, wielkiego chóru, w chóru i muzyki akustycznej, muzyki, nazwijmy to, rozrywkowej, to jednak są dwa różne światy. Tak, oczywiście to są dwa różne światy, niemniej substancja muzyczna to jest coś jak gdyby pozastylowego, poza... Dwa światy, ale nie takie znowu dalekie. Cytat z twojego wywiadu. Muzyka jest...